wypowiedzieć o tym, co nazywamy ostrzem Bożego charakteru. Ewangelia Jana 13:35. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Znak rozpoznawczy. Po czym poznają ciebie jako ucznia? Po miłości, którą manifestujesz. Potem wszyscy poznają, wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A więc to jest znak rozpoznawczy. Nie miłość, o której się mówi, tylko miłość, którą się czyni. Jest miłość uwalniana. Ewangelia Jana 17:26, kilka rozdziałów dalej. 17:26. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Bóg w Tobie to miłość w Tobie. Bóg w Tobie to miłość w Tobie. Ta miłość jest w naszym duchu. O miłość się nie modlimy. Miłość mamy i ogłaszamy to wiarą. Ewangelia Jana 15:13. Większej miłości nikt nie ma nad tą, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I to jest praktyka teraz. A więc mamy znak rozpoznawczy, który my widzimy, to jest nieodzowne. Manifestacja miłości jest nieodzowna i to jest ostrze Bożego charakteru. Ostrzem Bożego charakteru jest miłość. Wiemy, że Bóg w nas to miłość w nas, a więc nie szukamy tej miłości, tylko uznajemy, że ją mamy. I widzimy następnie sposób przejawiania miłości, czyli kładziemy swoje życie. Ktoś mówi, jak ja mam kochać? No musisz życie swoje kłaść. Nie ma większej miłości na to, jeśli życia się, jeśli kładzie życie. Jak wygląda miłość w praktyce? List do Rzymian 13:10. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Czyli miłość nie wyrządzi zła. Jak się zastanawiasz, czy prawidłowo kochasz, to odpowiedz na bardzo proste pytanie. Czy ty wyrządzasz zło człowiekowi, czy nie wyrządzasz? Przecież jeżeli ty jesteś szczery w tym, co robisz i w zadaniu takiego pytania, to będziesz miał jasne odpowiedzi. Dam ci przykład. Głosimy Ewangelię na ulicy. Podchodzi bezdomny. I mówi tak. Macie zupę? Ja mówię, nie mamy zupy. A bułki macie? Mówię, nie mamy też bułek. No bo tam na patelni to oni mają zupę i bułki. To kościół uliczny jest. Ja mówię, ale my nie jesteśmy kościół uliczny i nie mamy zupy i bułek. To daj mi na zupę. Stoi przede mną więcej 35, biorąc pod uwagę, że jest zajechany 33-letni człowiek. On mówi do mnie, daj mi na zupę. Ja mówię do niego tak, nic ci nie dam. Nie dam ci na zupę. Złotówki ci nie dam. On mówi do mnie, ty jesteś chrześcijaninem? Ja mówię tak, jestem chrześcijaninem. To dlaczego nie chcesz mi pomóc?
Ja mówię, bo bym ci wyrządził zło. A miłość bliźniemu zła nie wyrządzę. Tak go na przykład pokochałem tam na ulicy. Taką uwolniłem miłość wobec niego. Miłość bliźniemu zła nie wyrządzę. Ja wiem, żebym mu zło wyrządził. Jak ja bym 30-paroletniemu facetowi w centrum Europy, rozumiesz, dawał na bułkę, tak? W Warszawie, w której znaleźć pracę jest proste, rozumiesz? Tak samo jak odkręcić kran, ok? Gdzie rozwoziciel pizzy dostaje 2000 za to, że nic nie umie, ok? To sorry. To nie jest miłością dawać jemu na bułkę. W innym wypadku, tak? Spotkawszy człowieka, który realnie potrzebował pomocy, tak? To nie tylko bym mu dał na bułkę, tak? Ale bym mu dał dużo więcej pieniędzy. I to też by była miłość. Okej? Chcę, żebyście rozumieli. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Ocena sytuacji, ponieważ masz Ducha Świętego, ja w ogóle już też nie mogę inaczej rozmawiać z wami, nie mogę też mówić inaczej. Ty takie rzeczy już musisz oceniać. Co jest miłosne, co miłosne nie jest. Niestety. Ale zasada jest kluczowa. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Ok? W jednej sytuacji zrozumienie drugiego człowieka jest miłosne. Rozumiem ciebie, wykazuję empatię. Rozumiesz, o co chodzi? W innym wypadku, tak? Zrozumienie takiego człowieka, wykazanie empatii, będzie odwrotny efekt miało. Rozumiecie? Odwrotny efekt. Odwrotny efekt. Na przykład dzwoni do mnie ktoś i mówi do mnie tak. Czy udzielasz, czy mówię, moglibyśmy się na Skype'ie spotkać, poprowadziłbyś ze mną terapię? Ja mówię nie. A mówię, dlaczego chcesz na Skype'ie się spotkać? Jesteś inwalidą? Nie możesz chodzić? Co się dzieje? Nie, no mogę chodzić. Ale mówię, no to co się z tobą dzieje? No bo ja daleko mieszkam. No daleko mieszkasz? Dlatego, że daleko mieszkasz, to chcesz, żebym ja siedział przed moim komputerem i patrzył w kamerę, tak? I żebym w ten sposób tobie pomagał. Przecież sam fakt, że ty nie chcesz zapłacić ceny za swoją wolność, już ciebie skreśla. Mówię, zrób tak. Idź do swojego pracodawcy, ok? I zorganizuj sobie wolne na najbliższe 6 miesięcy. Jeden dzień w miesiącu. Weź to ze swojego co? Urlopu. Masz urlop? Ma. Mówię, z urlopu. I zamiast pojechać sobie przez 6 dni gdzieś, to przez 6 dni do Arturka będziesz przyjeżdżał. I ja cię tak będę kochał. Przez to, że nie będę z tobą rozmawiał na Skype'ie. Bo chcę, żebyś zapłacił cenę. Bo mądrość, co? Kosztuje. Jest napisane jak W w Piśmie Świętym. Za wszystko, co masz, nabywaj mądrości. Ale on nie chce nabywać mądrości. On chce pójść po najmniejszej linii oporu. Przecież przez to, gdybym się na to zgodził, to nie uwolniłbym miłości do niego. Rozumiesz? W innym wypadku jechaliśmy przez pół Polski, żeby pojechać do kogoś do domu i go uzdrowić. To jest miłość też. Ponieważ miłość bliźniemu zła nie wyrządza, a więc co mu wyrządza? Dobro mu wyrządza. Tylko ty musisz rozpoznawać, w jaki sposób to ma się manifestować. A więc pierwsza rzecz, miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Druga rzecz, list do Rzymian 12:10. Bardzo ważna wskazówka. Dobrze? 13:10, przepraszam.
Dobrze, 12, 10. 12, 10. List do Rzymian, 12, 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szacunek, przyjaciele, to jest respekt wobec odrodzonego ducha, respekt wobec człowieczeństwa i respekt wobec dzieła Bożego. Na tym opieramy szacunek do świętych. Respekt wobec odrodzonego ducha, respekt wobec człowieczeństwa i respekt wobec dzieła Bożego. Wyprzedzanie się w okazywaniu szacunku. Żeby charakter Boży się w nas kształtował i miłość mogła się rozwijać, postawcie na okazywanie szacunku jedni drugim. Postawcie na to. Ustanówcie to sobie jako jedną z priorytetowych rzeczy, że moich braci i siostry w Chrystusie będę traktował z szacunkiem. Czy szacunek polega na tym, że nie możesz powiedzieć o mankamentach drugiego człowieka? Absolutnie nie. Ja szanuję odrodzonego ducha człowieka, ok? Ale wcale nie szanuję głupoty w jego duszy. I bardzo chętnie mu o tym powiem. Szanuję jego człowieczeństwo, więc też go nie skreślam, tak? I respektuję dzieło Boże. Nieraz, jak rozmawialiście pewnie ze mną, czy słyszeliście, jak głoszę, ja nigdy na przykład nie powiedziałem, jeżeli ktoś jest urzędnikiem Bożym, że ja podważam jego urząd. Ja nie podważam urzędów Bożych. Okej? Okay? Ja nie podważam urzędów Bożych. Jak ktoś jest prorokiem, ja mówię, jesteś prorokiem, super, rozumiesz? Ale jesteś pokrzaniony jak piątek z pankracji w duszy. Jesteś pokrzanionym prorokiem. Po prostu. Co ja poradzę, że tak masz? To nie jest moja wina. Ale szanuję to, że masz taki urząd. Szanuję to. Szanuję to, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha i szanuję Ciebie jako człowieka. Dlaczego mamy się wyprzedzać? Chodzi o to, żebyśmy okazywali szacunek drugiemu człowiekowi w jak największej skali. Szanujcie się wzajemnie. Szanujcie też innych ludzi. To jest bardzo prosty element miłosny. Bardzo prosty element. Nie skakać sobie do oczu, nie plotkować. Rozumiecie? Proste rzeczy, o tym będę za chwileczkę mówił. Trzecia rzecz, 1 Koryntian 8:1. 1 Koryntian 8:1. Miłość buduje. A więc budowanie innych jest potężnym wyrazem miłości, jeżeli ja buduję drugiego człowieka. A więc spójrz. Jako priorytet stawiam sobie, żeby nie wyrządzać zła drugiemu człowiekowi. Badam to. Badam, jaką formę dobra mogę jemu dać. Każdemu być może inną. Po drugie, szanuję tego człowieka. Jestem prawdziwy wobec niego, ale szanuję jego jako człowieka, jako sługę Bożego, jako odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. I po trzecie, robię wszystko, aby kogoś budować. Wiecie, czego przeciwieństwem budowania co jest? To jest rujnowanie. W ogóle wiesz. Więc miłość buduje, a więc miłość nie rujnuje. Jeżeli Ty zechcesz, przyjdziesz do Boga i powiesz, Boże, ja
Nie chcę wyrządzać zła człowiekowi, a chcę wyrządzać mu dobro. Ja chcę wyprzedzać innych w okazywaniu szacunku i chcę budować innych świętych. Tak? To zacznie się potężny ruch w twoim życiu. Będzie ruch. To będzie ruch. I chcę wam teraz pokazać bardzo konkretne elementy miłosnych działań. Po pierwsze, dziękczynienie. Człowiek wdzięczny. Przeciwieństwem jest narzekanie na przykład. Jeżeli ja zaczynam się rozwijać w dziękczynieniu, zarówno w stosunku do Boga, jak i do ludzi, to mój charakter zaczyna przybierać gabaryty Boże. Jestem wdzięczny. W ogóle bądź wdzięcznym człowiekiem. Bądź wdzięcznym Bogu i bądź wdzięcznym ludziom. Po drugie, cierpliwość, czyli oczekiwanie z pasją. Kiedy jesteśmy ludźmi oczekującymi, tak, to charakter Boży, on ma przestrzeń do wybijania się. Tu nie trzeba się spieszyć. Oczekuj z pasją. Każdego dnia wiedz, że jutro będziesz lepszy. Jutro będę lepszy. Jutro będę miał więcej wybitego Boga we mnie. Po trzecie, łagodna komunikacja i wrażliwość. Łagodna komunikacja. Ucz się łagodnej komunikacji. Bycie człowiekiem prawdy, człowiekiem bezkompromisowym, człowiekiem, który jest ostrzem Boga, nie oznacza, że masz nie być człowiekiem łagodnej komunikacji. Ok? Głosisz. Możesz robić to w mocy Świętego Ducha. Możesz być ostry w tym, co robisz. Ale Jezus, kiedy głosił, był ostry w tym, co robi. Rozumiesz? Bo tak wyglądało Jego poselstwo. Jego poselstwo częstokroć było w ogóle przeciwne temu, co proponował humanizm. Więc ono łamało standardy humanistyczne, religijne. Ale ten sam Jezus za chwilę uzdrawia chorych, pochyla się nad ludźmi. Łagodnie się komunikuje. Rozumiecie? Ucz się łagodnej komunikacji. Po czwarte, czułość w relacjach. Szukaj bliskości. Szukaj bliskości z drugim człowiekiem. Bądź blisko. Buduj czułe relacje. Nie relacje takie, że wiesz, o, jesteśmy w jednym kościele i super. Nie. Czułe relacje buduj. Bądź człowiekiem bliskości. Po piąte, nie obrażaj się i szybko wybaczaj. Naucz się tego. Nie obrażaj się. Obrażanie się to jest dramat. W ogóle. Będziesz urażany, będziesz uderzany, ale nie obrażaj się. Jeśli ktoś cię zrani, wybaczaj natychmiast. Nawet jeśli boli wszystko w środku, już krzycz, Boże, odpuściłem. Pamiętam, jak pojechaliśmy z naszą córką do jednego znajomego i ona została z jego córką w domu i my wyszliśmy gdzieś i wróciliśmy za godzinę. Obraz, który zastaliśmy, był straszny. Wyglądało to mniej więcej tak, że obydwie najpierw splądrowały kosmetyczkę mojej żony, nalały sobie wody do wanny. Siedziały w wannie i były wymalowane. W wannie pływały skórki od bananów, jakaś kurcze, jakieś ogryzki i inne rzeczy.
I akurat jak weszliśmy, to ta córka tego mojego znajomego miała w rękach dwa pudry talki. Takie. I z tych dwóch pudrów przywaliła takim strumieniem talku prosto w twarz Sarze. Sara tylko zamknęła oczy. Jak otworzyła, to była cała biała. Proszę ciebie, jak oczy miała jak miś panda taka. Proszę ciebie. I pierwsza rzecz to się dzieje, one malutkie, no nie? Tato, już się wybaczyłam! To jest pierwszy krzyk dziecka w tej wannie w ogóle. Ja mówię, dobrze, Sara, dobrze, dobrze. Szybko wybaczaj, bądź jak dziecko. Obojętnie, kto ci co zrobi. Wiesz w ogóle, że wybaczając, rozwiązujesz natychmiast siebie i komuś. A rana będzie się leczyć, spokojnie. Wybaczenie to nie znaczy, że rana znika. Cię zranił ktoś, to cię zranił. Rozumiesz, o co chodzi. To nie ma, że wybaczyłem i mi przestało boleć. To jest nieprawda. No jeszcze takich cudów to nie ma. Różne są cuda, ale nie takie. Niestety. Rana to rana. Musi się zagoić. Szósta rzecz. Rozwaga w wypowiedziach. Czyli nie paplaj językiem na prawo i lewo niepotrzebnej rzeczy. Nie gadaj. Nie plotkuj. Nie obmawiaj. Naucz się prostych rzeczy. Ktoś przychodzi i mówi do ciebie tak. A wiesz, co mi tamten powiedział? I słuchaj. Jeżeli to nie jest sprawa istotna dla ciebie, to powiedz mu tak. Wiesz co? Ja nie chcę wiedzieć, co on powiedział. Zrób mi tą grzeczność i nie obciąż mnie tą wiedzą. Nie obciążaj mnie. Nie chcę. Rozumiesz? To nie trzeba. Wiecie, jak byłem w świecie, znaleźliśmy z moimi kolegami bardzo dobrze to powiedzenie, że im mniej wiesz, tym krócej jesteś przesłuchiwany. To jest naprawdę dobra rzecz. Ja dzisiaj w ogóle nie szukam z ludźmi relacji na tym poziomie, że ja się dowiaduję od nich, co inni mówili. Ja nie chcę. Rozumiecie? Czasami nie jesteś w stanie zatrzymać tego, to jest normalne, przyjdzie, wypapla. Ja mówię, uspokój się, rozmawiałeś z nim. Nie, ja nie chcę wiedzieć. Nie chcę. Rozwaga wypowiedzi to jest też to, że ja naprawdę się zastanawiam, co ja mówię, w sprawach takich czy innych. Język jest potężną bronią. Po co to gadać po nic? Rozumiesz? Masz coś gadać po nic, no nie, zaśpiewaj coś. Czy coś? Nie. Albo mów o rzeczach, tak? Które w jakiś sposób ukoloryzują ci życie. Ale unikaj rzeczy, które obciążą cię jeszcze, albo kogoś. Następną rzeczą to jest wyrozumiałość. To jest przeciwna niekonstruktywnej krytyki. Krytyka i osąd, one są dobre, w innym wypadku nie są dobre. Są dobre sądy sprawiedliwe, niedobre są sądy niesprawiedliwe. Dobra jest konstruktywna krytyka, niedobra jest niekonstruktywna. Co to jest niekonstruktywna krytyka? Jeżeli ja kogoś krytykuję i z tego nic nie ma. Co to znaczy, że ja zdanie mam swoje wyrażać? Dlaczego, a w ogóle, dlaczego my mamy wyrażać swoje zdanie? W jakim celu? Przecież jeżeli twoje zdanie niczego nie zmienia i niczego nie buduje, to czemu chcesz go wyrazić? Bo ja mam takie zdanie na ten temat. A co do kogo obchodzi? To nie jest miłosne wyrażanie zdania. Rozumiecie? Ja nie wyrażam swojego zdania na różne tematy, bo po co? Chyba, że to budujące jest. W
Jak to nie jest budujące, to to nieważne. Następnie to jest wierność i posłuszeństwo prawdzie. Jeżeli ty jesteś, tych jakby uwalniasz prawdę, jesteś wierny w tym do innych ludzi, to to jest miłosne. Jeszcze raz mówię, i prawda to nie jest krytykowanie tych ludzi. To nie jest chodzenie im bez przerwy za plecami i tłumaczenie jak trzeba. To nie o to chodzi. To ty musisz Boga szukać w tym, jakby słuchać Ducha Świętego, jak ty masz tą prawdę podawać. Czy to jest podana prawda przez przykład życia, czy to jest podana prawda przez jakąś inną formę, czy to trzeba najpierw wejść w jakąś bliskość, żeby podać prawdę. Niektórym się wydaje, że każdą prawdę podamy człowiekowi, rzucimy mu w pysk i powiemy, masz, jedz, to jest prawda. Rozumiesz, o co chodzi? Często trzeba się tak zbliżyć do człowieka, rozumiesz, że tą prawdę mu się na ucho wyszepcze i wtedy on ją przyjmie. Wtedy ona będzie miała sens. Szukaj w tym Boga, szukaj Bożego prowadzenia. Ale pamiętaj, że posłuszeństwo prawdzie w twoich relacjach z ludźmi jest mega istotne. To samo, jeżeli chodzi o wierność. Wierność jest ogromną, miłosną reakcją. Ja na przykład dzisiaj, jak widzę wiernych ludzi, ludzi wiernych w naszej służbie. Ja jestem, powiem wam, że no, to mnie rozwala. To mnie rozwala. Coraz więcej widzę ludzi wokół siebie, którzy realnie oddadzą za mnie życie fizyczne. Ja jestem tym rozwalony, słuchajcie. Mnie to w ogóle... Rozumiesz? No to dla mnie jest mocne. Ja nie wiem, no... To jedna z najmocniejszych rzeczy, jakie ja przeżywam, to kiedy ja widzę wokół siebie takich ludzi. Kiedyś pamiętam, jak zaczynaliśmy z Agatą służbę i pierwszy kościół założyliśmy. I wtedy przychodziły do nas na grupę domową dzieci z takiego... Ja nie wiem, jak to, takiej świetlicy środowiskowej, z takich patologicznych rodzin. I mieliśmy taki syf w domu, że się w głowę nie mieści. W ogóle my zdecydowaliśmy, że dom otworzymy, wiecie. Otworzymy dom na służbę. I w naszym życiu też w tym czasie, bo mieliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych, w zasadzie byli sami patologiczni ludzie. I po jakimś czasie Agata zadała mi pytanie i mówi, tak po prostu rozmawialiśmy, mówi, Artur, czy kiedyś wokół nas będą ludzie normalni? Czy będą normalni ludzie? I dzisiaj ja widzę, jak ludzie nie tylko pokazują normę wokół nas, ale pokazują potężną wierność. Potężną wierność. Ja teraz miałem urodziny jakiś czas temu i to akurat wypadało na modlitwie wstawienniczej. I jak ludzie zaśpiewali mi 100 lat, ja siedziałem, słuchajcie, na tej platformie tam i płakałem jak dziecko, bo ja sobie w ogóle Duch Święty powiedział, zobacz. Pamiętasz, jak się modliłeś? Czy będą jeszcze, zagadą, jak mówiliście, czy będą jeszcze normalni ludzie wokół nas? Zobacz, co się dzieje. Tak? A to dopiero początek. Bycie wiernym to potężny przejaw miłości. Potężny przejaw miłości. Bądź wierny. Następnie to jest pracowitość. My okazujemy miłość przez pracowitość. Pracowitość. Jeżeli kochasz, to jesteś pracowitym człowiekiem. Rozumiesz? Jesteś pracowitym człowiekiem.
Ty dajesz przykład. Ty jesteś wzorem. Przedostatnia rzecz to wstrzemięźliwość. Miłość, ona przejawia się przez wstrzemięźliwość, czyli opanowywanie samego siebie. Kiedy my jesteśmy w stanie opanowywać samego siebie, tak, to jest większe niż bycie zdobywcą miasta. I kiedy my w relacjach z innymi ludźmi prezentujemy opanowywanie samego siebie, to jest bardzo miłosne, bardzo miłosne. Że ja potrafię się opanowywać. Że ja się trenuję w tym. I ostatnia rzecz, wesołe i pozytywne nastawienie w codzienności. Przeciwną jest troska i martwienie się. Ludzie, zobaczcie, gdy są ludzie wokół ciebie, którzy są weseli, którzy są pozytywni, to jest w ogóle inny przekaz. Rozumiesz? Buduj to. Buduj pozytywizm. Buduj jakby tą radosną formę kontaktu w codzienności. Choćby to wyglądało dziecinnie bardzo. To są konkretne elementy miłosnych działań. Kiedy będziesz robił ruchy, tego rodzaju ruchy miłosne, to stworzy ci taką platformę, na której będą wyrastały o wiele większe przestrzenie miłosne i charakter twój, tak, będzie się coraz bardziej klarował. Bo to, o czym ja dzisiaj mówię, to są podstawowe rzeczy. To są bardzo, bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. Dlaczego mówimy w tym momencie o charakterze? Dlatego, że już dzisiaj jesteście ugruntowani w fundamentalnych sprawach, takich jak łaska, wiara. Rozumiecie? Już to wiecie. Już wiecie, jak z tym działać. I teraz na tym trzeba budować. Dobrze. Przyjaciele, pomodlimy się i zamkniemy dzisiejszy wieczór. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby te słowa docierały głęboko do nich. Ojcze, ja chcę, żeby Twój Święty Duch pracował w taki sposób, aby ci ludzie wzrośli przez te słowa. Ojcze, ja dziękuję Ci, że niczego nie stracimy z tego. W imieniu Jezusa. Amen.